Proszę Państwa, na zakończenie tego niesamowitego wieczoru jeszcze mamy bardzo jeden ważny utwór. Tym razem będzie to coś zupełnie z innej beczki muzycznej. Giacomo Puccini. Piękna aria z trzeciej części opery Turandot. Oryginalny tytuł Nessun Dorma, co znaczy proszę nie spać. I to jest idealne na dzisiejszy wieczór. Ja jeszcze z prawdziwą przyjemnością chciałbym na zakończenie powiedzieć, że oprócz wspaniałej orkiestry festiwalowej pod dyrekcją pana Leszka Kłachkowskiego, maestro Leszka, wziął udział również zespół jazzowy wybitnych muzyków, mój serdeczny przyjaciel i autor tego wydarzenia również zasługuje na szczególne brawa, wybitny perkusista i muzyk, autor, współautor moich projektów, pan Adam Czerwiński. Oraz następujący wybitni muzycy z Londynu, pan Jaron Stawi na kontrabasie. Jaron Stawi. Na fortepianie pan Paweł Tomaszewski, wybitny pianista. Nowego pokolenia. Paweł Tomaszewski. I na saksofonie człowiek stąd, czyli wszyscy go musicie znać, ale należy co chwilę przypominać. Wybitny saksofonista pan Maciej Sikała. Maciej Sikała. Ja się nazywam Jarek Śmietana i pochodzę z Krakowa. Ale tutaj już się bardzo zadomowiłem ostatnio na Wybrzeżu. To wiecie, się nawet nie przeniosę. Posłuchajcie, Nessun Dorma, Giacomo Puccini.
Dziękujemy Państwu. Fenomenalna orkiestra festiwalowa, nasza specjalna. Dziękujemy Państwu serdecznie. Przyjdźcie jeszcze kiedyś na nasz festiwal. W przyszłym roku 18. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Również z nami wystąpił Billy Neal z Australii. Billy Neal.